Cześć, ja jestem Kład i witam was w kolejnym bonusowym w zasadzie odcinku, znaczy normalnym odcinku, ale mamy niedzielę i jeśli oczywiście wszystko poszło zgodnie z moim planem, to pojawił się kolejny odcineczek, mimo że następny miał się dopiero pojawić w przyszłą sobotę. Dlaczego, zapytacie? Nie wiem, bo mi się nudziło, to sobie nagram kolejny odcinek, tak? To, że plan jest taki, a nie inny, że dane serie będą się pojawiać danego dnia, nie znaczy, że nie mogą się pojawić podwójnie, albo nawet potrójnie. Także jeśli stykło mi czasu i internetu, to powinien się pojawić odcinek jeszcze w niedzielę, a jak nie, to ten odcinek zobaczycie w sobotę i trudno. Macie spoiler, że być może w przyszłości będą się pojawiać podwójnie odcinki. Mam nadzieję, że nawet i często. Kiedyś udawało mi się wrzucać, albo pogadajmy najpierw na początku z Katarzyną. W ogóle jest jakiś tutaj fabuła z tym całym Kucurem Jaskasem czy innym Żakiem, tfu, z Kucurem Żakiem i jakieś tam te zagadki fabularne. O, przepraszam, Facebook już nie ma tego Messengera, który będzie, kurczę, przeszkadzał nam. Teraz skupamy się na Wizardzie, kurczę, Wizard 101. W ogóle kiedy Już jest, powinien być wrzucony, kiedy to nagrywam odcinek z Wizarda, ten sobotni. Jak, kiedy go nazywałem, zwróćcie uwagę, że to jest w sumie 101 odcinek, Wizard 101. Nawet dałem taką buźkę przy numerku. Dobra, fabuła, bla bla bla. Ej, cały czas pogadanki. Ty, Linda Miltop ma dla nas questa. Kocury, spoko. Ale na początku Andzia Books. Tak kminie, że być może w tym odcinku uda nam się skończyć właśnie, jaką mamy lokację? Rycerski dwór. I w przyszły weekend myślę, że ogarniemy sobie wreszcie laboratorium Katzensteina. A jak ogarniemy laboratorium Katzensteina... O mój Boże, zapomniałem stopera włączyć. Nie wiem, ile mam sobie doliczyć, ale lepiej włączyć tego później niż wcale. Dobra, bo później okaże się, że będę planował odcinek 20-minutowy. Ja nie mam, ja potrafię, w ogóle nie mam orientacji w czasie. Znowu do sierżanta Steka. A w ogóle po co ja łażę? Przecież, a nie, w sumie to tam nie ma żadnego te... A nie jest, dobra. Przecież tutaj obok jest ten teleport. Boże, to ja mogę sobie tyle czasu zaoszczędzić. I hydrant. No i jestem u tego typa. Kurde, ale dużo czasu zmarnowałem. Także, jak ja już mówiłem, już ja nie mam kompletnie orientacji w czasie i czasem jak chcę zrobić... Jak kiedyś chciałem zrobić, kurczę, 20... Ja nagrywałem Skyrima, tak miałem. Chciałem sobie zrobić 20-30-minutowy odcinek, wyszedł mi 40-paro-minutowy. Także mam skillę do tego. Dom Andzi. Gdzie ten dom Andzi jest? Jest przy jakimś teleporcie? A nie, to jest od razu przy tym. Przy Andzi w sumie, to logiczne. Mogłem się domyślić. Tutaj. Weźmy tam. Moim zdaniem lepiej robić takie właśnie pseudolokacje bossów i tak dalej, niż dropki. Bo jak widzicie teraz, o, weszliśmy tutaj i mi się zaliczy jeden z kocurów, a później dwa kolejne kocury załatwię w jednej walce i w ten sposób zaoszczędzę trochę czasu. Znajdź dowód. Mam dobrą. Myślę, że mam dobrą, żeby nie powtórzył się fail z ostatniego odcinka. Dużo mam tych zeropisówek. Dobra, pułapka. Walniemy na ciebie pułap. Dobra, na ciebie i później wampir i wystarczy. W tej chwili najbardziej denerwująca do walki jest chyba... Dobra, ciebie nienawidzę. Ty jesteś najbardziej denerwujący. Nie no, ogólnie życie, lud i harmonia są chyba na ten moment najbardziej frustrującymi żywiołami do walki. Później wszystko będzie się oczywiście zmieniać. Tak na przykład z wichurą na późniejszych levelach się nienawidzi walczyć, przynajmniej ja nienawidzę. Ale w tej chwili te żywioły są niefajne, ponieważ dają osłabiacze. Życie może mi dać tarczę przeciwko śmierci. Lud może dać tarczę wieży, a harmonia może mi dać słabość na przykład, albo
tarcze, śmierć, życie, mit, no nie? No to w takim razie one są najbardziej nieprzyjemne, a całe reszta jest takie od biedy. Da się przeżyć. Zastanawiam się, czy zabiłbym go, gdybym tego? Gdybym stawił sobie tą słabość? Możliwe, nie wiem. To jest życie, więc chyba to powinno go zabić, tak myślę. Jak nie, to się zbije za psówką. I tak bym musiał... I tak bym musiał turę na jakiegoś buffa zmarnować, więc... Co za różnica, jakbym to zrobił. A być może ta sama zjawa by wystarczyła. Możliwe, że ten odcinek będzie trochę krótszy, ponieważ tak czy inaczej już dostaje się dzisiaj jeden odcinek tu tam, no. Ale no właśnie nie wiem. Może uda nam się skończyć Rycerski Dwór, choć wątpię. I jeśli uda nam się skończyć tym odcinku Rycerski Dwór, to prawdopodobnie w następnym weekendzie w sobotę się zrobi Laboratorium Katzensteina i na niedzielę zostanie... Ty, celu... A nie, dobra, cel osiągnięty, ten dowód, dobra. I co? I na niedzielę zostanie Big Ben, dwupartowy prawdopodobnie. Okej, mam tą zagadkę. Dokąd prowadzą te wskazówki? O kurczę, pan nasz kolega ma dla nas teściora jakiegoś. Angus, sklep burto przy Pałacu Regenta. Dobra, idziemy do niego? A chodźmy w zasadzie. Czemu nie? Chodźmy do tego, do Wizard City, a później zaliczymy sobie te questy z Pesu Regenta. Chociaż na ten moment to w sumie to długi będzie chyba ten rycerski dwór jeszcze. Nie mam pojęcia, jak to w końcu zrobimy. Ale się zobaczy, jeżeli to wszystko przed nami, wszystko zależy od tego odcinka, od tego jedynego i następnych. Nieważne. Jestem na ogniku? Mało osób, chyba tak, chyba jestem na ogniku. W ogóle, ryby. Zastanawiałem się, czy ogarnąć sobie te questy z poławianiem tego niedźwiedziowatego wabika i w ogóle... Bo w sumie mi się nie chce i w sumie nie wiem, czy te ryby coś mają, jakąś przyszłość, czy się to opłaca robić, czy nie. Jak ktoś się zna, to może mi napisać. Wiedziałem, w Muhongu. A nie, i tak musimy, ale pewnie i tak będziemy musieli iść do Muhongu. Jak tylko zbędziesz pokonać wojennego niego, no, w Muhongu. Dobra, skoro i tak będziemy musieli pójść do Muhongu, na razie mi się nie chce łazić po tych lokacjach, bo będziemy musieli i tak pokonać wojennego. Ale to jest spoko. Lepiej dostać wcześniej takiego questa niż później, bo... Albo w zasadzie połaśmy sobie po tych lokacjach, aż dojdziemy do momentu, gdzie mamy pokonać wojennego Oniego. Wojenny Oni to będzie jeden z takich główniejszych bossów w Muhongu, w następnej lokacji. I... Nie będę... I on jest na końcu dungeona. Jakbym dostał tego questa po robieniu tego dungeona, ja bym na przykład nie robił kościołów pobocznych i ostatecznie tak tak by się ułożyło, tak by się ułożył mój level, że najpierw bym zrobił połowę Muhongu, a później dostał tego questa, to musiałbym tego dungeona robić dwa razy. A mi by się nie chciało go robić dwa razy. Chociaż wynikają z tego też jakieś tego korzyści, bo dwa razy expa się dostaje, bo za robienie lochu drugi raz to dostaje się wciąż expa, to znaczy 50% tego wyjściowego expa, ale... ale to nie zmienia faktu, że mimo wszystko exp to exp. Tak czy inaczej, zmarnowałoby mi dużo czasu... Nie wiem, czemu chciałem pójść po chrabąszczę. Zmarnowałoby mi to dużo czasu, a... Kurde, no zamknijcie się tutaj. A mi się nie chce marnować czasu. Wicherek. Wicherek to jest w kurczym gaju. A to... O nie, po co ja tu... Ja pierdzielę. No to spoko, mamy w studni duchów. A być może będziemy musieli tutaj wrócić. To by było w sumie całkiem zabawne. W sumie to całkiem bym się ucieszył w takim razie z tego punkciku. Czy ja miałem wcześniej punkcik? Miałem w rycerskim dworze? Znacznik? Jak tak, to nawet o nim nie wiedział. No! Denerwują mnie te
Możliwe, że warto to czytać, może tutaj... O, wojenny Oni. No i wojennego Oniego sobie teraz nie zabijemy. Za to pójdziemy do Angusa w Marleybone. Tutaj. Ciekawe, ile ta seria będzie w ogóle trwać odcinków. Szacujemy. Znaczy, ile by trwała, bo wątpię, że uda mi się ją pociągnąć do końca. Szczerze powiedziawszy, nagrywanie, montowanie, znaczy montaż tutaj nie ma żadnego w ogóle. Jak już próbowałem montować, to się okazało, że moi widzowie w ogóle pełne materiały i dłuższe niż zmontowane takie głupotki. Rękawiczka z XX, rycerski dwór i czarna torba. Ach tak, może chodzi o doktora o inicjałach XX na rycerski dwór. Czy wiecie może, kto będzie miał te inicjały? Kto jest jakimś tam zamachowcem na rycerskim dworze? Kto jest gościem, którego sprawę badamy? To jest taki w ogóle kryminalny motyw. Jeszcze tylko tego brakowało w tym... na Marleybone. Taki typowy zamachowiec, typowa tajemnicza osóbka, którą musimy wyciągnąć z kręgu podejrzanych. I się okaże w tej chwili, kto jest tym głównym złym na rycerskim dworze. Uwaga, typowe, oczywiście, że się dowiedział, doktor Xaver Xandros mieszka w wieży rycerza w pobliżu rycerskiego dwora. Dobra, idziemy do tego doktora. Sprawdzimy wszystkie poszlaki wskazówki, teraz mamy pewność. Doktor Xaver Xandros to kocur Żak. No i musimy kolejny raz pokonać kocura Żaka. Chyba, że to poprzedni to nie był kocur Żak? Nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie znowu ten typek. I pytanie, czy idziemy do Żaka? Idziemy chyba. Dobra, sprawdziłem, ile mamy na odcinku. Możliwe, że ten odcinek będzie trwał krócej, jakieś 20 minut. Gdzie jest ten? A, tutaj jest. Lol. To jest ta wieża. Ogarniemy sobie tą, a później sobie weźmiemy, podropimy. Porobimy sobie dropki, może zaczniemy od kotura. A może zaczniemy od wojennego o niego, Może lepiej nie. Tak, to jest ten sam boss. On też był lodów? On chyba był. O, książka. Wciągnął mnie. Okej, zaczniemy od pokonania ciebie, gnido. Myślę, że powinna wystarczyć klątwa plus wampir. Chociaż ten Żak czasem nie jest mocniejszy od poprzedniego Żaka? Nie, nie, nie rób tego! Dobra. Zawsze jak myślę, że to jest tarcza wieży, to nie jest tarcza wieży. No wydaje mi się, że jest mocniejszy. Ale miał chyba mniej życia. Nie wiem, co on zrobił, kurczę. Wypił sobie jakieś poty przed walką. W tej sobie swojej torbie ma pewnie jakieś buffy. No, chyba na styk. On miał chyba 575 życia, nie? Tak, chyba tak. Na styk się udało. No to spoko. No to co, buffujemy się. Zaczynamy od ostrza, bo to najlepsza rzecz. Tak jest. Żak nic nie robi, ja za to robię dużo. Ponieważ rzucam ci pułapkę śmierci. Jak się czujesz z tym, gnido? Nie wiem, ile powinienem się buffować, ale rzucę mu jeszcze z jedną pułapkę i coś jeszcze może. Nie używa w ogóle tarcz wieży, jestem z niego dumny. Pułapka. I pytanie, czy teraz wystarczy ten szkieletor pirat ewentualnie? W ogóle.
jak walczę z lodem, bardzo się cieszę, że ja zaczynam. Jakbym nie ja zaczynał, tylko drugi byłbym, to w takim razie byłoby tak, że no, bardzo często rzucam atak i on akurat w tej chwili rzuca sobie zmyłka. I on akurat wtedy sobie rzuca tarczę wieży. Tylko spróbuj właśnie teraz to zrobić, jak rzuciłem tą zmyłkę. Proszę cię. Dobra, spasowałeś. Świetnie, jestem cię dumny, stary. Szkielet Pirate już powinno być po tobie. Ciekawe, ile wam jest? 2000? No, 2200, ładnie. Dwa z trzech wytrychy. Dobra, pamiętajmy o książeczce. I lecimy dalej. W ogóle wszystkie książki mam, żadnych nie zapomniałem po drodze. Wiecie, kiedy ostatnio, kurczę... Kiedy ja w ogóle zacząłem tego Marleybone? Z 3 lata temu? To jest właśnie ciekawa zagadka. To jest fajne, bo ten Marleybone się ciągnie od jakichś, nie wiem, chyba 3 lat rzeczywiście. Laboratorium Kassensteina i Big Ben, dobra, to fajnie. Rycerski dwór. Ty, ten Marleybone jest powodem tej klątwy. Jak skończę Marleybone, będzie koniec. Będzie już tylko lepiej. Te wszystkie przerwy w nagrywaniu są przez Marleybone. Dobra, do Watsona sobie wrócimy potem. A teraz ogarniamy sobie ostatniego kocura na przykład. No to na przykład obok tej Angie Brooks są kocury. Czekajcie, w ogóle muszę się rozglądać za złomami, bo mi brakuje tych kilkunastu złomów, a za każdym razem, kiedy chodzę na bazar, to nie ma żadnego. A tutaj będą jakieś kocury. O, tam jest życie, wezmę sobie życie. A tutaj są... Nie, chyba wolę walczyć z ogniem niż z życiem, bo... Bo życie może na przykład sobie dać tarczę śmierci, przez którą będę musiał się przebijać i w ogóle to... Dużo macie życia, chłopaki, to w sumie mogę pójść do harmonii. Ale wy za to nie macie żadnej mocnej strony przeciwko mnie. Chwila! No nie! No dlatego poszedłem do harmonii, żeby mi tego nie dawało! Wy niszczycie system, gówniaki. Muszę marnować tury przez was. Odspieranie, no przecież. W sumie to nie mam pojęcia, ile by walnął taki wampir z tym, z ostrzem. I czy zabiłby jego, ale na wszelki wypadek uderzę w niego. Jego już powinno zabić na pewno, prawie. Może. Chyba. Aha, to tamtego by mnie zabiło. Dobry ruch z mojej strony. Wracam do tego wizarda już powoli i coraz bardziej się przyzwyczajam do tych mechanik tutaj i coraz lepszy jestem z matmy i wiecie, szybkie liczenia. Nie mam żadnych ataków. To wiecie co, walniemy sobie zmyłkę na kolegę. Przy zmyłce to nawet zjawa powinna zabić. Także co teraz się trafi jakiś tam atak, to powinno dać radę. Przez chwilę myślałem, że to tarcza wieży i takie what the fuck bro. Ale spoko. Wszystko jest ok. Ok. No i fajnie. Cel osiągnięty, przynieść wytrych. Ja w ogóle nie patrzyłem, a powinienem spojrzeć, czy czasem... A widzicie! Bilek Sosenka. Jest ktoś jeszcze, kto ma questa. A sporo jest tutaj questów do robienia. To możliwe, że cały jeszcze następny odcinek będziemy tutaj ogarniać te questy. I niedługo będziemy ten odcinek kończyć. Możliwe, że sobie jeszcze jednego z questa zrobimy.
bo w sumie tak, o Dawid Pszczółkarz, to nie no, pójdziemy sobie do tego Dawida Pszczółkarza, to przyjmiemy tam tego questa i sobie jeszcze jednego wybierzemy i będziemy już kończyć. No chodź, chodź kolego. Okej. I kolejnych troli mamy zabijać, spoko. A co chce... Bilek Sosenka. Co tak głupio brzmi. Ha, a czego może chcieć od nas nasz przyjaciel Bilek Sosenka? Hmm? Tylko gdzie... Znaczy w sumie, nie wiem, klikałem... O, stąd jest blisko. Nie wiem, możliwe, że jest gdzieś bliżej do jakiegoś, od jakiegoś teleporta, ale to mi styknie. Klikałem mapę, ja bym się spodziewał, że tam będzie główka Bilka Sosenki, a przecież to jest dopiero kość do przyjęcia, no nie do edytania albo do ogarnięcia. Dobra, i czy oprócz Bilka Sosenki będzie jeszcze jakiś kwestior? Czy będziesz ostatni? Obudnik Oulery. To wiecie co? Skoro jesteśmy tutaj, a oni są blisko, ogarniemy sobie tego budnika Oulerego i kończymy odcinek. Taki krótszy niż ostatni, ale ostatni wyszedł poza program, to ten sobie wyjdzie trochę przed program. Wystarczy? To plus Vampire? On w sumie nie ma dużo życia. Ma malutko. Ale może, nie wiem. Spróbujmy. Chyba, że teraz taki szkielet mi się gdzieś wysadzi. Nie. No to dobra, to walniemy sobie Vampire'a, najwyżej sobie dobijemy zero pipsówką. Widzieliście to? Jak perfekt! No nie. Jakie wyliczenie, to nie, nie był fart, to była czysta matma z mojej strony. Wszystko zaplanowałem. No i fajnie, dobijamy sobie gnoja Vampire'em. O, moja celność jest świetna. Jakby on też spudłował, to bym powiedział, że się dobraliśmy świetnie. No i fajnie, żona nie okupił. Niczego innego się nie spodziewałem. Oczywiście, że dropnąłem, bo to tak już działa. Sara Sosenka, ale ona jest bodajże... Tak, ona będzie w jakimś budynku. To może nie teraz, może w następnym odcinku, ale teraz, żeby jeszcze tak przedwcześnie nie kończyć, zajrzyjmy razem, czy na bazarze jest wreszcie jakiś złom. Bo trzeba, kurde, zrobić to misterze myślnicze. A nie chcę mi się samemu zbierać tego złomu, jestem taki leniwy już. To nie wiem, może będzie. Przy okazji może jakieś słoneczne kamyki się kupi. Czy inne piaskowce? Albo czarne perły? Wszystko w przyszłości może się przydać. Bo później może być problem, ale rzeczywiście jak są jakieś diamenty czy czarne perły, też warto sobie kupić. Ile mam w ogóle hajsów? 200 tysięcy. No w zasadzie... Główny cel, na który wydaje wszystkie swoje pieniądze, to są tego, składniki rzemieślnicze na bazarze tak naprawdę. Mam w ogóle 38 level. Niedługo będzie trzeba czarny lotos, czarny węgiel, w ogóle złom w pierwszej kolejności nie ma. No nic nie ma ciekawego tutaj do kupienia. No smutno trochę, smutno. A lipa. Do Muhongu się zbliżamy, tam będą potrzebne czarne perły. A w smoczostanie diamenty. Jak ja nic nie mam. Chyba 20 diaksów czy coś takiego jest potrzebnych w smoczostanie.
No słabo, słabo. Boże, Wizard City takie ładne, takie piękne, a nie to co Maribon, takie nudne, szare i nużące. No i dobra, w takim razie myślę, że na ten moment oczywiście sobie zakończymy. Także jeśli wszystko się udało, dostaliście kolejny odcinek w niedzielę, który był początkowo nieplanowany. A jutro pierwszy odcinek nowej serii. A pojutrze już sobie wykminiłem, jaka seria może się pojawić. To nie będzie żadna niespodzianka. Tak naprawdę od razu powiem, że to już dokończanie po prostu już istniejącej serii. Bo kiedyś trzeba. I tak stwierdziłem, jak się skończy ta seria, to później kminimy nad następną. I już mam pewien pomysł. Już mam pomysł, jaka gra może się pojawić po tej grze Nilego, której odcinek się pojawi we wtorek i później w czwartek. Ale to sami zobaczycie. Standardowo też zapraszam do podawania własnych pomysłów na kolejne let's play'e, na kolejne gry. No, a na ten moment standardowo zapraszam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć.